szanowanko. Jeżeli jesteście ciekawi, jak połączyć dwa kosze na lukarnię, to w tym momencie zróbcie pauzę, zapaszcie sobie herbatkę i zaczynamy. Najważniejszą rzeczą, od której zaczniemy, to musimy wyrysować sobie linię, która jest przedłużeniem kalenicy z lukarny, bo według tej kreski będziemy sobie teraz ustawiać nasze kosze. I teraz z jednej strony namalowałem sobie kreseczkę na 3,5 cm, bo to będzie mały rąbek z tej strony, a z drugiej strony ta blaszka to będzie duży rąbek i tu jest 4,5 cm. Akurat w tym przypadku nie są to jakieś sztywne wymiary, możecie zrobić mniejsze. Chodzi o to, żeby duży był zawsze mniej więcej o centymetr większy od małego, czyli mogą być większe, mniejsze, nieważne. To jest standardowy wymiar rąbka stojącego w rozwinięciu, czyli mały 3,5, duży 4,5. I teraz układamy sobie luźno nasz kosz tak, żeby on ładnie siedział i wysuwamy go do góry. Tak, żeby ten narożniczek tutaj wyjechał poza tą linię, bądź był na niej, nie, żeby był krótszy, żeby tu było materiału na postawienie rąbka. O, coś takiego. Narożniczek jest ładnie tu i zaznaczamy trzy punkty. Pierwszy tutaj, drugi tutaj i trzeci tutaj. I te punkty wyznaczą nam tą kreseczkę. Pierwszy punkt widzę, tu jest gdzieś grzbiet w tym miejscu, a sobie dam kawałek dalej. Kilka milimetrów, ono zawsze się ściąga lekko w tą stronę. Teraz mamy drugi punkt tutaj. I trzeci punkt najlepiej sobie zaznaczyć od spodu. To jest tu nasza kreseczka. Nie wiem, czy coś będzie widać. A tu mniej więcej jest ten punkcik i musimy go przenieść na górę. Mierzymy, ile mamy do naszego punktu. 29,6. I rysujemy punkt na 29,6. To będzie ten punkcik tutaj. Z drugą blaszką postępujemy podobnie. I też ten narożnik powinien się zlicować z tą kreseczką. Patrzymy, czy wszędzie ładnie leży, leży. Więc rysujemy pierwszą kreseczkę. Nasza druga kreseczka będzie gdzieś w tym miejscu. To jest nasz grzbiet tutaj. I tą zaznaczamy tutaj od spodu. Mierzymy 33,2. Słuchajcie, generalnie jest wiele sposobów na wymierzenie tego, osiągnięcie wymiarów, wyrysowanie. Ja wam pokazuję mój sposób. Więc jedziemy w sposób freestyle'owy. Teraz, żeby zacząć to wyrysowywać, to musimy wypłaszczyć te fragmenty, gdzie będziemy stawiać rąbki. Możemy pomóc młotkiem. Kiedy mamy już rozpłaszczony temat, musimy połączyć te punkty kreskami. To jest nasz prawy element, więc będziemy odcinać to. Tylko musimy wyrysować jeszcze rąbek z łukiem. Mały, 3,5 cm.
zostawiamy trochę więcej materiału. Pokażę Wam, jak zrobić to na miejscu. Chyba jest to łatwiejsza metoda niż trzymanie się wzorów i szablonów. No i wycinamy. I stawiamy wszystko do góry. Pierwszy element mamy gotowy. To jedziemy z drugim. I tak jak wcześniej, łączymy trzy punkty. I teraz rysujemy 4,5 centymetra. Łączymy punkty. Tniemy. I tak jak tamto, stawiamy do góry. Tak przygotowane elementy możemy już próbować zamontować. No i jesteśmy już bardzo, bardzo daleko z naszą obróbką. W zasadzie jedyne, co musimy zrobić, to teraz pociągnąć tutaj fałdę. Ten kąt, w którym będę teraz łapał i wywijał, to jest połowa tego kąta. Można to zrobić mniej więcej na oko. Ja to zawsze robię na oko. No i kręcimy, kręcimy i układamy naszą blachę. Układamy sobie nasz element. I teraz najważniejsza rzecz to wszystko połapać, usztywnić, żeby nic się nie ruszało w momencie, kiedy będziemy tą fałdę zaklepywać, żeby nam ten kąt tutaj się nie rozjechał. Czyli kręcimy klamry, jak tam spinamy, czym się da, gdzie możecie, jak możecie. Ja pomogę sobie wkrętami, bo jest to tylko wideo poglądowe. Wiadomo, że blachy dziurawić nie można. No i teraz taką fałdkę możemy sobie dowolnie formować, możemy ją przewinąć troszkę inaczej. Myślę, że w tym miejscu będzie ok. No i sklepujemy.
Nie sklepujcie tej fałdy do samego dołu, niech ona lepiej sobie jest taka luźna, nie kanciasta. Przynajmniej mamy pewność, że nic tam nie będzie pękało później. No i co musimy zrobić? Teraz musimy ukształtować łuk, wyciąć i już mamy jeden element przygotowany. Rysujemy jakiś lekki łuk. Jeden zero. Teraz przykładamy drugi element. No i chodzi o to, żeby na dużym rąbku fałdę przewinąć centymetr niżej od tej fałdy około, żeby one się mijały w każdym bądź razie. Więc tak na oko łapiemy na razie roboczo. No i ściągamy naszą blaszkę. Zobaczymy, co to tu wychodzi nam. No i mniej więcej to by coś chciało takiego być. Ustawiamy sobie dwa kosze na różniczki, żeby nam się ładnie mniej więcej schodziły. Tak circa. No i nasza fałdka prawie się mija. Na oko trafiliśmy, ale jakbyśmy nie trafili, to możemy sobie manewrować trochę do tyłu. Można podciągnąć, można... Zobaczcie, można ją wkręcić do tyłu lekko. Można naprawdę wszystko. Ale musimy ją przewinąć w drugą stronę. Bardziej tu. I jest ok. Przed sklepaniem odklejamy tasiemkę. Żeby nam się tu nie zakleszczyło, potem będzie ciężko to wyciągnąć. Widzicie, jak się mijają z góry? Mam nadzieję, że widzicie. Idealnie nam to się trafiło. Jedni powiedzą, że profesjonalista, drudzy, że się udało. No nieważne, udało się, udało się. Nieważne, jaką drogą się idzie. Ważne, żeby dojść do celu. Dobra, odklejmy już tą folię, bo lepiej będzie widać bez tej folii już teraz. Nic, że trochę ją pokancelujemy. Blacha w pierdol też musi dostać. I rysujemy nasz łuk i ścinamy na około 8 mm. No i to, co nam zostało, to zafelcować nasz łuczek. Możemy sobie trochę przegiąć. Troszkę tu sobie przełamiemy na łuczku. Więcej. No i... klepanko.
tym momencie, kiedy jesteśmy na pierwszym przełamaniu, możemy sobie tu popodcinać, co nam takie wychodzi, jakieś nie w wymiarze, albo to, co wystaje, tak jak na przykład mi tutaj to wystawało. Gdzieś za duży rąbek zaczyna się robić, żeby był taki ładny wszędzie, taki sam, to można sobie popodcinać teraz. To jest ten czas właśnie, na kosmetykę. Dobra. Kosmetyczki. No i klepiemy. Pierwsza runda za nami. No i teraz przyklepujemy na drugi raz. I to wszystko w zasadzie. Mamy przełamane, możemy zaklepywać. No i tak powinno wam to wyjść, mniej więcej. Zobaczcie, jak to się wszystko tu naciąga. Blaszka ma moc. Z mojej strony na dzisiaj wszystko, ja się pomału z wami żegnam. Sami widzieliście, że zrobienie takiego połączenia koszy wcale nie jest jakimś mega skomplikowanym przedsięwzięciem. Zachęcam was do komentowania, zostawienia łapki w górę, no i oczywiście subskrybowania tego jakże przecudownego kanału. Peace.